Każdy wykres funkcji, która w przedziale od minus 4 do 4 ma dokładnie jedno miejsce zerowe. Miejsce zerowe to jest dla nas punkt przecięcia osi x. No i szukamy, która z tych funkcji w przedziale od minus 4 do 4 ma jeden punkt przecięcia osi x. Tu jest minus 4, tu jest 4. Widzę raz, dwa punkty przecięcia. Odpada. Tutaj mam przedział od minus 4 do 4. Nie mam punktów przecięcia. Odpada. Tutaj mam minus 4 do 4. Mam jeden punkt przecięcia osi x w tym miejscu. No i oni chcieli dokładnie jedno miejsce zerowe. No mamy, czyli odpowiedź prawidłowa, odpowiedź C. No jeszcze odpowiedź D sprawdźmy. Tu jest minus 4, tu jest 4. Ma jedno miejsce zerowe tu, drugie tu. Dwa miejsca zerowe, a miało być jedno, czyli odpada. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C.